przepowiedni karty Lenormand na lato, w tej chwili dla znaku zodiaku Koziorożec. Proszę Państwa, przepiękna karta, karta równowagi, karta spełnienia. Koziorożce słyną z tego, że bardzo ciężko pracują, że walczą o to, żeby być na szczycie i proszę Państwa, teraz to lato właśnie, to będzie dla nich takim szczytem. Lato będzie momentem takiej równowagi między miłością, między dostatkiem w ich życiu, wspaniałe zdrowie i też mogą ich ciągnąć wyjazdy, ale w takie miejsca magiczne. To mogą być jakieś właśnie zwiedzanie jakichś na przykład zabytków, starych kościołów, zamków, jakichś takich magicznych miejsc, w których będzie niesamowita energia, stare budowle, takie budzące respekt, także tutaj w tym roku w ten sposób będą spędzali wakacje, może to być w kraju i za granicą. I przede wszystkim przez całe wakacje będzie im towarzyszyło znakomite samopoczucie, zadowolenie, dobre pieniądze i również dobre zdrowie. Także tutaj wakacje pełne wrażeń, ale takich bardzo, bardzo przemyślanych, konkretnych wyjazdów po to, żeby coś zobaczyć, coś niezwykłego, poczuć atmosferę niezwykłych miejsc. Teraz karta dla znaku zodiaku wodnik, dla wodników. Jeszcze raz potasuję. I proszę Państwa, no co tu mi się dla wodników pokazało? Przede wszystkim wodniki w tym roku będą bardzo skłonne do tego, żeby w czasie wakacji się zakochiwać. I to tak, że to może być dla nich czas zaręczyn, jakichś zobowiązań, poznania kogoś, kto z nimi będzie już na stałe, na zawsze, a przynajmniej będą tak myśleli, będą obiecywali. Panie wodnik będą się doskonale prezentowały właśnie w swojej nowej biżuterii. To jest znak, który ma taki zmysł artystyczny, więc panie będą miały niesamowite kreacje w tym roku latem i też będą nosiły piękną biżuterię. Natomiast panowie będą się zakochiwali i dawali tą piękną biżuterię. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, nie będą się za bardzo przejmowali tym, że zbyt dużo wydadzą. Będzie lekka ręka do wydawania. Będą chcieli zabłysnąć, będą chcieli poczuć pełnią życia, ale proszę Państwa, urlop trwa krótko, także będą po prostu korzystały z życia, będą pełnymi garściami brały miłość, radość w okresie tego lata. I ostatni znak zodiaku, dla którego dzisiaj wyciągnę kartę, proszę Państwa. To będą ryby. No i proszę Państwa, co tu się u ryb pokazało? Proszę Państwa, dla nich czas żniw. Jeżeli to są osoby, które wykonują jakąś pracę, taką, która jest zależna od ich wkładu pracy, od ich zaangażowania, to teraz będą zbierały właśnie pochwały za to od szefów, będą zbierały premie, nagrody, dodatkowe pieniądze. Będzie się wszystko działo u nich błyskawicznie, będą też przychodziły im do głowy nowe pomysły na zarabianie, mimo że to upał, że środek sezonu, to ryby będą bardzo dokładnie myślały o pieniądzach, ale też karty pokazują, że nie będą stroniły od zabaw, od chodzenia na dyskoteki, od chodzenia na koncerty. To jest znak ludzi bardzo wrażliwych na muzykę i dla nich właśnie takim najlepszym odpoczynkiem, jakimś takim wspaniałym momentem w czasie wakacji będzie właśnie pobyt na koncercie, może jakiś znany zespół odwiedzi Polskę, to na pewno ryby kupią bilet na ten koncert, będą szukały, gdzie koncertują ich ulubione piosenkarki, piosenkarzy, zespoły, będą się doskonale bawić, natomiast będą miały naprawdę co wydawać, będą mogły sobie pozwolić właśnie na takie drogie przyjemności, będą się czuły dzięki temu spełnione, zadowolone
i będą wracały po wakacjach pełne wrażeń, pełne radości z tego, że spełniły się ich marzenia.